Już niedługo swoją premierę będzie miała jedna z najbardziej interesujących gier w skali całego 2023, a mianowicie Resident Evil 4 w wersji Remake. Z tego względu postanowiłem, że zrobię o tym krótki materiał podsumowujący, zawierający najważniejsze informacje. Nie ma zatem co więcej przedłużać, więc od razu przejdźmy do samych konkretów, zapraszam. A więc oryginalna odsłona wyszła jeszcze w 2005 roku. Przez wiele osób uważana jest ona za najlepszy Resident Evil ze wszystkich, czy też nawet za najlepszą horror grę w historii. Mogą o tym świadczyć oceny na absolutnie najwyższym poziomie. Przykładowo na stronie Metacritic otrzymał on ocenę na poziomie 96%. Dlatego też, jak ma wyjść remake z takiej ważnej produkcji, no to jest to jednak bardzo ważnym wydarzeniem. Jeżeli chodzi o samą historię, no to została ona dobrze podsumowana na stronie twórców. Wydarzenia w tym tytule odbywają się 6 lat później niż za czasów Raccoon City, czyli odsłon Resident Evil 2 i Resident Evil 3. My jako gracze wcielamy się w postać Leona Kennedy'ego, który to jest głównym bohaterem z Resident Evil 2. Tym razem jest on jednak bardziej doświadczony, brał udział w przeróżnych innych misjach, no i finalnie został także zrekrutowany jako agent prezydenta Stanów Zjednoczonych. Pewnego razu otrzymuje on zupełnie nowe, poważne zadanie. Musi on uratować porwaną córkę prezydenta. Wszystkie ślady prowadzą do pewnej europejskiej wioski, gdzie to mieszkańcy zachowują się w przerażająco dziwny sposób. Będziemy musieli zatem wcielić się w ochroniarza córki prezydenta Stanów Zjednoczonych, która to nazywa się Ashley, no i będziemy musieli chronić ją przed przeróżnymi zagrożeniami. No jeżeli chodzi o najważniejsze informacje fabularne bez żadnych spoilerów, to było w sumie na tyle. Teraz może przejdźmy do elementów gameplayu. Jeżeli chodzi o rozgrywkę, no to nie będzie w tym miejscu żadnych wielkich zaskoczeń. Będzie to połączenie survival horroru oraz dynamicznej gry akcji. Znajdziemy w tym walki na dosłownie setki różnych zarażonych oraz jeszcze bardziej przerażających mutantów. Tradycyjnie w tytule tym znajdziemy także trochę bardziej spokojne momenty. Będziemy musieli na przykład zarządzać swoim ograniczonym ekwipunkiem. Będziemy mogli także craftować przedmioty, czy też wchodzić w interakcję z pewnym tajemniczym kupcem. Można zatem powiedzieć, że po części są to pojedyncze elementy RPGa. Cała gra będzie przedstawiona z perspektywy z trzeciej osoby, więc będzie wyglądało to tak samo jak w Resident Evil 4 z 2005 roku. Mimo wszystko myślę, że bardziej będzie to przypominało na przykład Resident Evil 2 albo 3 w wersji Remake. Jest to bowiem bardzo podobna grafika, bardziej mroczny klimat oraz nieco bardziej mroczna kolorystyka. Warto jeszcze powiedzieć, że zawartość remake'u 4 będzie trochę większa niż jak to było w podstawce. Zobaczymy w tym na przykład nowe cutscenki, pojedyncze nowe lokacje, nowe poboczne questy, czy też nowe animacje, na przykład zbierania przedmiotów albo przeszukiwania terenów. Z innych nowości twórcy opowiadają na przykład, że walka nożem będzie ważniejsza w tym remake'u. Będziemy mogli na przykład parować ataki przeciwników, na przykład jakiejś piły mechanicznej, czy też na przykład będzie można dobijać leżących wrogów. Na różnych gameplayach można także zauważyć większą destrukcję otoczenia. Oczywiście będziemy mogli niszczyć różne beczki, skrzynie, ale niektóre z tych przedmiotów będą miały także wpływ na otaczające nas otoczenie. Będziemy mogli na przykład strzelić w jakąś lampkę, żeby podpalić innych wrogów. Takich rzeczy akurat nie było w tej podstawowej odsłonie. No jeszcze twórcy zapowiadają, że w tytule nie zobaczymy quick time eventów, czyli klikania przycisków na czas. Ja osobiście nie jestem fanem takich rozwiązań, myślę, że jest to bardzo tanie rozwiązanie, więc myślę, że to również jest całkiem dużym plusem. Teraz kilka słów o kwestiach technicznych. Jakiś czas temu na Steamie pojawiły się oficjalne wymagania sprzętowe, więc proszę bardzo, otrzymajcie z tego szczegółowe informacje. Możemy na przykład zauważyć, że najsłabsza karta graficzna, na jakiej powinno to zadziałać, to GTX 1050 Ti, natomiast rekomendowana to GTX 1070. Natomiast jeżeli będziecie chcieli doświadczyć znakomitej technologii ray tracingu, no to warto mieć takie karty jak na przykład RTX 2060 albo 70. Natomiast jeżeli chodzi o konsole, na przykład na PS5 zobaczymy inne interesujące technologie, czyli na przykład Haptic Feedback czy też Adaptive Triggers. Są to oczywiście te nowe technologie na pada, czyli na przykład napięcie na triggerach.
No jeszcze jeżeli chodzi o kwestie techniczne, można powiedzieć, że gra będzie funkcjonowała na silniku RE Engine. Jest to dokładnie ten sam silnik, który Capcom używa od 2017 roku, czyli od Resident Evil 7. Mimo iż jest to trochę starszy silnik, no to cały czas gwarantuje on grafikę na wysokim poziomie, co oczywiście można zauważyć na różnych gameplayach oraz zwiastunach. Teraz z kolei kilka informacji o premierze, platformach oraz o edycjach. A więc tytuł ten wyjdzie 24 marca 2023. Będzie on wtedy na PC-cie, PS4, PS5 oraz na Xboxie serii X oraz S. Jeżeli chodzi o Xbox One, no to nie ma o tym żadnych oficjalnych informacji. Warto jeszcze powiedzieć, że tytuł ten planowany jest na PlayStation 5 VR 2, ale to akurat wyjdzie w jakimś dodatkowym okresie. Resident Evil 4 w wersji Remake możecie zakupić w trzech różnych wersjach. Po pierwsze jest to edycja standardowa, która to zawiera tylko i wyłącznie samą grę. Warto jednak powiedzieć, że jeżeli zakupicie to jeszcze w preorderze, no to otrzymacie pojedyncze bonusy. Są to na przykład skiny do walizki w grze, czy też zawieszki do broni. Preordery te obowiązują także do tych kolejnych wersji. Druga edycja to edycja Deluxe. Oprócz samej gry znajdziecie w tym także tak zwany Extra DLC Pack. W skład tego wchodzą nowe skiny do postaci oraz broni, pojedyncze akcesoria, na przykład w postaci okularów. Dostaniemy także mapę przedstawiającą lokacje jakichś bonusowych skarbów w grze. No i chyba najciekawszy bonus ze wszystkich to możliwe zmiany pomiędzy dwoma ścieżkami dźwiękowymi, tą nową oraz oryginalną z 2005 roku. No jeszcze trzecia wersja to edycja kolekcjonerska. Znajdziecie w tym wszystkie rzeczy, które znajdują się w wersji Deluxe oraz kilka innych ciekawych nowości. Jest to Steelbook, cyfrowa ścieżka dźwiękowa, figurka głównego bohatera Leona, artbook, plakat w postaci ogólnej mapy, no i ogólnie pudełko na te wszystkie akcesoria. Na koniec trzymajcie jeszcze tabelę z cenami podzielonymi na różne konsole. Z tego co widziałem, nie ma właśnie wersji kolekcjonerskiej na PC-ta, jest tylko i wyłącznie na PlayStation oraz na Xboxa, więc w tym miejscu pozostawiłem puste pole. Dobra więc, to było w sumie na tyle z tych najważniejszych informacji. W każdym razie do premiery jest jeszcze miesiąc, być może pojawią się jeszcze jakieś dodatkowe informacje, więc warto śledzić cały czas ten temat. Przykładowo na przestrzeni ostatnich lat zawsze otrzymywaliśmy jakieś demo z tych nadchodzących produkcji, no ale do tej pory nie otrzymywaliśmy żadnego dema z Resident Evil 4. Kto wie, być może jakoś niedługo otrzymamy z tego kolejne nowości. Na koniec mogę jeszcze powiedzieć, że dla mnie osobiście seria Resident Evil jest naprawdę bardzo interesująca, więc z pewnością nagram jakąś dłuższą serię z Resident Evil 4. W międzyczasie polecam także zobaczyć moje poprzednie serie z poprzednich Residentów, czyli po kolei z Resident Evil 7, Resident Evil Village, no i przede wszystkim Resident Evil 2 oraz 3 w wersji Remake, no bo to są właśnie poprzednie wydarzenia do Resident Evil 4. Więc tak, więc to było na tyle. Jeżeli filmik wam się spodobał, jeżeli jakkolwiek wam się przydał, no to polecam zostawić lajka, suba oraz dzwonka. Polecam także wbić na mojego Discorda, czy też wesprzeć mnie na stronie Patronite. Dobra, więc to było na tyle na dzisiejszy odcinek, więc ja się z wami żegnam, do jutra,